leżysz, baranie? Życie ci niemiłe! Zrywa mi pan spad kolego! Gaz do trochę w dunach czekają z radarem! Dzięki za ostrzeżenie, byłbym do tyłu kawałek jak nic! Serio mówię, gaz do dechy! Bandyci wyrwali mi samochód! Jazda bez powietrza powoduje potężne turbulencje, więc bandyta musiał uważać, żeby nie stracić równowagi. Stop! Dziękuję. Jazda bez powietrza powoduje potężne turbulencje, więc bandyta musiał uważać, żeby nie stracić równowagi. Stop! Dziękuję. Ja to marzę o takim temacie, który wywołuje reakcję u widza i wtedy powstaje dalszy ciąg. Trzęsienie ziemi. Wiesz co? Tu jest ciemno. Chodź, robimy to na zewnątrz. Bo ja bym miał... Czekaj. Ja bym miał coś takiego, niech pan posłucha. Warszawa, ulica Przyczółkowa w kierunku Konstancina. To tutaj powstały dwie sceny do serialu Zmiennicy. Wzdłuż pól uprawnych biegnie tędy wewnętrzna droga z Wilanowa do Powsina, używana jako ścieżka rowerowa i droga dla ciągników rolniczych. Skąd wiemy, że to jest dokładnie w tym miejscu? Drzewa są niezastąpionym punktem orientacyjnym. W oddali widzimy rząd drzew wzdłuż ulicy Pałacowej. To pomogło ustalić odcinek drogi, na którym ekipa serialu realizowała zdjęcia. Teraz pozostało ustalić dokładne miejsce, w którym zatrzymał się Fiat. Charakterystyczne, lekko przygabione drzewko posadzone nieco dalej od jezdni w stosunku do innych drzew pomogło wyznaczyć dokładny punkt zatrzymania samochodu. Chociaż odrobinę wycofane w stosunku do swoich towarzyszy, rośnie sobie spokojnie do dziś. Ładny krzaczek. W tle widzimy słup sieci elektrycznej. Co prawda dziś już tego słupa nie ma, ale w archiwalnych zdjęciach z Google Street View z 2011 roku ten słup stoi na swoim miejscu. Ujęcie wnętrza samochodu nakręcono w innej lokalizacji, na ulicy Puławskiej. Połączyłem w logiczny ciąg szereg obserwacji i rozwiązałem szaradę. Jako ciekawostkę dodam, że Stanisław Bareja odwiedził z kamerą to miejsce jeszcze dwa razy, przy okazji innych swoich filmów.